Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Liper, a to jest kolejna część z serii StarCraft 2. Tą grę pokazuję wam dlatego, ponieważ uważam, że jest wyjątkowo ciekawa, przynajmniej z tych, które ja zagrałem. A dlaczego tak będzie? Dlaczego tak ciekawa? Zobaczycie. Ja gram jako tutaj niebieski Terran kontra czerwony Protoss na górze. Tutaj moje RK. Już poszło na zwiady, tak samo próbnik naszego Protossa. Na razie standardowo produkuje cały czas RK, wsyłamy do zbierania minerałów i tak dalej, i tak dalej. Co nasze RK tutaj zobaczy? No, zobaczy standardowo Nexusa, próbki i pylon, który powstaje i zaczyna się też wycofywać. Co tutaj ciekawego zaczyna się dziać? A to zobaczcie teraz. Próbnik kręci się w mojej bazie i postawia tutaj, stawia pylona. To jest no nie najciekawsza dla mnie informacja, bo szczerze mówiąc za bardzo nie wiem, jak się przed takim czymś bronić. Zająłem się tym pylonem, pewnie powinienem skupić się na tym, na tej próbce, no ale to za bardzo mi też nie wychodzi, ona mi cały czas uciekała, ciężko było mi ją zabić, a tymczasem już pierwszy pylon został wybudowany. Wiem, że dzięki pylonom mogę postawiać kolejne budynki i tak dalej, będą zasilane, więc nie chciałem, żeby tutaj te pylony mi powstawały. A co tam się dzieje u naszego RK? Tu został na skaucie, aby obserwować te minerały. O, zobaczcie, ruszył się. Tak, postanowiłem tutaj wybudować koszary, aby móc bezpośrednio produkować Marines do bazy naszego wroga. Dlaczego akurat w tym miejscu? Jak zobaczycie, widok One Winch za tą tego... O, piękne dźwięki. Nie widzi tego, co mnie bardzo cieszy, bo nie będzie mi tutaj przeszkadzał. No ale większe problemy mamy tutaj w bazie, za bardzo nie wiem, jak sobie z tym radzić. Już dwa pylony, powstaje brama, powstaje druga brama. Moje RK trochę chaotycznie, tutaj jeden stoi tu, drugi tu. Powinien wysłać do część może do walki, część do zbierania minerałów, aby miał na Marines, które tutaj powinny niedługo zacząć się produkować. No a próbki cały czas stawiają kolejne budynki, pewnie powinienem im tutaj blokować to wszystko, no ale trochę pewnie spanikowałem, za bardzo nie wiedziałem, co mam tutaj robić, więc to tak nieporadnie wychodzi. No ale niszczyłem jednego pylona, tu powstał drugi, więc ten budynek nie jest zasilony, ten jest, ale już zaczynam go niszczyć, tu jest kolejny pylon, który zasili z kolei ten budynek. No i co tu robić? Generalnie chaos trochę. Staram się czasami niszczyć te próbki, ale one uciekają, więc o właśnie, różnie to wychodzi. Wiem, że zostawiając te budynki samym sobie, no to też będzie najlepszy pomysł, aby one tutaj się rozwijały w najlepsze, tym bardziej, że już jest ich więcej niż moich budynków w mojej własnej bacie. A jak wygląda sytuacja z moimi Marines? O, już mamy dwóch Marines i od razu ruszają do ataku, tu i próbka nie zauważyła ich, więc możemy spokojnie przejść tutaj do tych sześciu próbek i dokonać egzekucji. Chyba one, w sumie gdyby na mnie się rzuciły, pewnie bym padł. Padły mi te dwa Marines, ale tu już kolejne są drodze, już jeden kolejny się wybudował. W razie nie buduję żadnego, przepraszam, następnego. Nie mam minerałów, ale ci moi dwaj Marines świetnie poradzili sobie z tymi wszystkimi próbkami i zaczynają niszczyć aby Nexusa, teraz pylon, aby nie było zasilania w tych budynkach, które miały tu powstać. A co ciekawego dzieje się w mojej bazie? A no nie jest już, cztery pylony, dwie bramy i tu kolejna brama powstaje i jest GG w stronę naszego One Winch'a. Więc jestem bardzo zadowolony, byłem po tej grze, może nie ze sposobów, w jaki się wybroniłem, ale też, ale no jakoś dałem sobie radę, może jakoś nieprofesjonalnie, ale jakoś tam kombinowałem, no i w końcu się udało. Kolejny rzecz, z której tak się cieszę po tym meczu, było to, że ten gracz był ze srebra, jak później sprawdziłem, ja jestem cały czas w brązie, jak już pewnie wam mówiłem, więc to zwycięstwo dwa razy podwójnie mnie cieszyło. Mam nadzieję, że już niedługo awansuję właśnie do srebra, czyli do ligi wyżej. Chociaż moje umiejętności może tam jeszcze się akurat by nie sprawdziły.
ale wiadomo, każdy chce awansować. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że podobało Wam się moje nowe intro. Jeżeli tak, to proszę łapki w górę, o subskrypcję, o komentarze. To na pewno spowoduje, że będę bardziej zmotywowany do dalszej pracy, do kolejnych filmów i do robienia ich w coraz lepszej jakości. Dziękuję jeszcze raz Wam za uwagę i do usłyszenia.